Witajcie myszki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4 na modyfikacji Regnum Poloniae jako Polska. Jak sami widzicie, trochę się zmieniło od ostatniego odcinka, a to dlatego, że zrobiłem sobie przerwę i jak wróciłem, okazało się, że autor moda, autor bardziej aktualizacji, chyba trzeba było bardziej powiedzieć tak, no zaczął coś kombinować nad modem, nie wiem co zaczął kombinować, ale drzewko mi się kompletnie, ale to kompletnie... No, wyłączyły wszystkie fokusy, które zrobiłem. A jakbym miał to zrobić ponownie, to miałbym jeszcze bardziej zboostowany, co wiecie, co jest niby fajne, ale z drugiej strony mogłyby być błędy. Dlatego też po prostu zagrałem ponownie. Jesteśmy trochę mniejsi, dlatego że chyba coś źle zrozumiał na temat czym jest, gdzie są kozacy dońscy. Bo oni są tutaj. Ale chyba coś inaczej zrozumiał, że chodzi o Ukrainę, chociaż Ukraina to, jak sami wiecie, to jest dosyć duże, fajne miejsce, żebyśmy dostawali trochę manpowera. Dlatego też, no niestety jest coś takiego. No tak uznał autor. Wcale to nie było tak, że przeklikałem wszystko i przez przypadek ich wyzwoliłem. To tak wcale nie było. No ale dzięki temu mamy tutaj więcej... No, więcej państw. Jest fajnie, jest super. Więc tak jak ostatnio mówiłem, w tym odcinku będziemy atakować. Ja już sobie trochę przygotowałem tutaj dywizji. Zanim się zdesantujemy, to oczywiście trochę minie czasu, dlatego że zanim to się stanie, zaatakujemy sojuszników Wielkiej Brytanii. Jak zwykle wywaliła mnie z frakcji, po czym się okazało, że ja przez przypadek jakoś zrobiłem frakcję. Nie wiem jak działa ten po prostu to drzewko, dlatego że nawet nie wiedziałem, że robię frakcję. Musiałem, po prostu czasami niektóre cele nie mówią, co dokładnie masz zrobić i później się coś takiego kończy. Co tutaj mamy? Tutaj akurat jeżeli chodzi o badania, to już od razu na samym początku dałem sobie dwa dodatkowe sloty badawcze, dzięki czemu... Okej, trochę źle, ale za to Węgry są tutaj, więc trochę wezmą na siebie. Jeżeli chodzi o resztę, co tutaj jest, no, tylko kolor zmienili. No, desanty, ale zostali wypchnięci, Etiopia wróciła, aha. I no, zobaczymy jak to będzie. Węgry, wiadomo, że to może nie być, raczej możliwe, że przegrają. O, i tutaj coś dziwnego. W głównej mierze wydaje mi się, że po prostu było coś zmieniane z nazwami, dlatego też mi... Żaden cel narodowy, nic takiego nie był łączony, dlatego że zmieniono wszystkie nazwy. Myślę, że po to, żeby trochę uporządkować, bo ten mod ogólnie bardzo, że tak powiem, miał nieuporządkowane pliki. Chodziło o to, że w głównej mierze nazewnictwo różne, cele, te ikonki też, 13 różnych rodzajów nazewnictwa ikonek. No, zazwyczaj to się dzieje, kiedy po prostu mod korzysta z wielu źródeł, więc to nie jest takie dziwne, ale zawsze trochę nieładnie to wygląda na samym końcu. My teraz dostaliśmy z powrotem mnóstwo fabryk, co wykorzystamy oczywiście do produkcji artylerii rakietowej. Tak, większość mojej produkcji to jest artyleria rakietowa. Może cofniemy od was to, dlatego że potrzebujemy od państwa, które... nie będzie z nami w wojnie, a to będzie niewiele takich państw, więc sobie cofnijmy wszystko co możemy. Możemy z Japonią, ale możemy z innymi. Ogólnie Afrykę zostawiamy Afryce. Nie wysyłałem nic do Afryki, ponieważ udało mi się zdobyć tą kolonię i jeszcze tą kolonię. Tak, więc miałbym zbyt dużo punktów do ogarnięcia. A Afrykę to wiadomo, że nie trzeba od razu tutaj brać na wszystko. Wystarczy, że pokonamy tych. Oczywiście Stany Zjednoczone są w frakcji, ale to nie powinno być aż tak większego problemu dla nas. W takim razie może przestanę gadać i wreszcie coś więcej porobię. No i oczywiście nie mam całego wybadanego, bo trochę przerw robiłem w badaniach. Ogólnie fajna jest ta wojna domowa, tylko koniec końców to jest takie, żeby pognębić już Włochy, ponieważ ci realnie to są w takiej pozycji... tutaj mogą pójść monarchy. Są w takiej pozycji, kiedy tak naprawdę nie wiadomo dla gameplayu po co to robić, więc to jest tylko po to, żeby pognębić, jeżeli nie jest się po prostu Włochami Włochy. O, zapomniałem, że mamy to. Oraz też patrzyłem, o co chodzi z flagami, ponieważ flagi wydawało mi się, że znowu zmieniano. Okazało się, że to mod zmienił flagi. Tak, to modyfikacja zmieniała flagi, więc to nie był Hoj. Hoj znowu nie zmieniał, tylko modyfikacja. Szczerze powiem, te zmienione flagi też były dobre, więc to nie było jakś tak źle. Ok, więc weźmiemy wszystko i mamy dwa obalenia rządów. Weźmiemy ten pierwszy, a ten drugi to taki na marionetkę. Ok, wojna ze wszystkim na świecie. Wszystko wezwaliśmy od razu, więc nie powinno być problemu. No. I teraz czekamy. Chodzi o to, żeby ich sojusznicy weszli do wojny, a my... No, że tak naprawdę możemy dać mega agresywne, ponieważ widzę, że wystarczy trochę ich popchnąć. Widzę, że możemy wezwać dwa kraje do frakcji. Szczerze powiem, wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli je zaproszę, dlatego że wtedy po pierwsze nie będę musiał ich okupować ich terenów i w ogóle. Więc bardzo chętnie sobie wejdźcie do naszej frakcji. Mamy granicę z Węgrami? Mamy, dobra. Ale realnie rzecz biorąc to czekamy, jak Rumunia dołączy do wojny. Chociaż my możemy dołączyć do wejść udział w wojnie. No właśnie, tej wojnie możemy wziąć. I powinna niedługo Rumunia. Okej. Możemy już zaatakować? Dobra, możemy już. Chodziło o to, żebyśmy wreszcie mogli zaatakować do broni. Tutaj dołącz. Was też weźmiemy. Jak to wygląda? No, przebiliśmy się przez Marzinota, więc to koniec Francji. No. W skrócie to tak wygląda cała wojna. Też powinniśmy zacząć tutaj nieco chronić nasze wybrzeże, więc na razie maczka sobie tutaj damy. Widzę, że tak naprawdę możemy już zacząć wystawić, kurde, mam pokazać do reduksie takie PTSD, jakieś, nie wiem, pojedyncze prowincje, żeby tutaj postawić. Myślę, że już możemy stawiać tutaj nasz desant. Niestety, ale nie udało mi się wyprodukować wszystkich dywizji na czas, więc zobaczymy, jak to będzie. Myślę też, że jeżeli mamy ten o tutaj, to my możemy sobie wziąć tak z 500-600 myśliwców plus jeszcze tak 400 tych i nie chodzi mi o tych, chodzi mi o to i po prostu wystawimy na kanał. Tak, już zaczniemy bombardować kanał. Okej, więc tak, Francja, widzę, że Francja to Francja pada. A my tutaj, no jedna armia to będzie trochę mało, żeby tutaj ich jakoś odratować, ale musimy powoli tutaj wysyłać te dywizje, więc to jest główny powód, dlaczego tak to wygląda. Okej. No na szczęście nasze marionetki biorą na siebie okupację, to nie będzie źle. Tutaj dużo marionetek chce do wojny, co jest... What the heck? Dobra, was i tak nie będziemy atakować, bo nie mamy fokusów na was, więc macie szczęście. Szkoda, że... Wiecie, co byłaby fajna? Jakby była ścieżka japońskiej monarchii, żeby jakoś się tak połączyć. O, to byłoby śmieszne. I wtedy bym zabrał, ponieważ wystawiłem pierwszy odcinek. Dostał tak w pierwszych 2 dniach bardzo słabe oglądalność. I dopiero w 3. dniu no wzrosła ona. No wiem na czym to wiadomo, że to polega to z tym, że YouTube tak robi, że przez pewien czas ci cznie, ponieważ nie wiem, coś tam algorytm wyłapał czy coś takiego, później wraca, ale no masz już mniej czasów na stronie głównej, więc wtedy mniej tego przychodzi. Żeby nie było tak, że o, to wcale nie było to, że tak w ciebie widzieliśmy, tylko po prostu tak magicznie przez 2 dni nie było widać twojego filmiku. No i tak wyszło z pierwszym odcinkiem. Tam jedna osoba, znaczy dokładnie 2 osoby napisały, tylko że drugi to był po prostu chamska promocja, więc usunęłem. Jedna osoba napisała, że no, ktoś też tam robi serię. Zobaczyłem, tak. Dwie osoby na YouTubie, które robią serię z tego. I akurat robimy z tego samego. Wow. Z tego samego króla. Wydaje mi się, że po prostu to jest takie nierealne, takie tropikalne, że po prostu to się wybiera to, że takie Windsor? A co by tutaj Windsor robił? Dobra, wybieram. No. Boromanow to jest w podstawce, Czartoryski, no to nie ma go w podstawce, ale to też taki, wiecie, Polak. Więc się rozumie. Tutaj teraz musimy zacząć zajmować się tą resztą. Kurde, nie cierpię, kiedy tak się rozbijacie. Dobra, więc tylko wysilamy tutaj. Na szczęście reszta Beneluxu nie została zaproszona, więc nie mamy problemu. Myślę, że tutaj też będziemy się rozstawiali. I co to jest? To jest nasi wrogowie. Mamy tutaj jakiś taki... Nie, nie mamy. No więc będziemy wysłać wtedy, kiedy będziemy mogli. Jak na razie powysyłajmy dywizje, które są w pobliżu, żeby się zajęły tymi... No Amerykanie widzą, że tutaj są. Okej. Dobra, widzę, że już na rozkaz lecą. Więc jest okej. Tutaj mamy jakieś dywizje. No, w głównej mierze Amerykanie tutaj są, więc to jest ten powód. Nasi powinni niedługo tutaj przybyć i się trochę zająć tym. Teraz musimy po prostu uratować Włochy, więc to może trochę zająć. A w międzyczasie ci macie agresywne. Wy też dostaniecie wszyscy agresywnie. I będziemy kontynuować. No, artyleria słabo. Tutaj trochę zyskaliśmy z rezerw, więc sobie wykorzystajmy. I tutaj nie mamy Wolframu. Wolfram jest najgorszy. Mało państw go ma w takiej ilości, co my potrzebujemy. Okej. I chyba już się granica ustabilizowała, więc możemy ustawić nową granicę. Granicę front. Okay. Jak to wygląda? Nasze dywizje, które mają pilnować portów, właśnie się nimi zajmują. Tymi dywizjami, które pozostały, ale my tutaj mamy... Okej, się naprawiło, ale mamy jakieś takie dziwne 32. Go usuńmy. I chyba na tym będziemy kończyć, jeżeli chodzi o ten front. Nie odcinek. Odcinek to jeszcze długo potrwa. Niestety zaczęły się słoneczne dni, przez co muszę robić wygibasy, żeby zobaczyć, ile już nagrałem. No ale dzięki temu będziecie po prostu mieli... Dzięki temu po prostu macie 30-minutowe odcinki, ponieważ nie widzę czasami. Oraz teraz po prostu widzę, że biorę sobie duchy narodowe, które są super OP. Okej, więc tutaj wygląda na to, że niektórzy wysyłają. Ale jak to wygląda? 400 myśliwców, trochę nas tną. Chyba mają o wiele lepszą produkcję. Chociaż my wysłaliśmy starsze myśliwce, więc może to jest w głównej mierze tego przyczyna. My chcemy mieć jak najwięcej tych marinesów. Wiadomo, że jak będziemy mieć te marines, to będziemy mieli trochę lepsze, no wiecie, lepszy boost, bo to są takie najlepsze możliwe, jakie powstały. Oraz mamy super dużo tych agentów. Podoba mi się, że mamy współdzielenie agentów, ale zawsze można byłoby sobie trochę porobić więcej tego. Okej, więc... Tak, tutaj wolna Francja nam się zrobiła, Rumunia nie istnieje, więc włączmy sobie Jugosławię. I co tutaj? O, i nam się Mio to zrobiło. W ogóle żadnych statków nie robiłem przez ten czas takich, no, ale tak lekkie. Nie robiłem statków, jeżeli chodzi o ogólnie dużej ilości, teraz tylko, no jak sami widzicie, mam trochę więcej, jeżeli chodzi o stoczni. W ogóle jeden cel narodowy daje nam 12 stoczni, więc to nawet sporo. Okej. Trochę sobie ponumerowałem te floty, więc wiem, które dokładnie brać. Okej. No i teraz musimy się przebić tylko przez ten teren. No, to będzie łatwiejsze, dlatego że kompletnie, ale kompletnie nie są przygotowani na taki atak. Już bardziej w Jugosławii mamy problemy. Desanty? Beneluxu, Półwysep Jutlandzki. Desant morski, a to chyba był... No może, możliwe, że przed chwilą, ale szybko się skończył i to był powód, dlaczego tak co... No przydałoby się tutaj wysłać przynajmniej jedną armię, ale nie mamy. Dobra. I co tutaj mamy? Mamy 350, to nie jest dobry cel narodowy. No i oczywiście mamy resztę. No chyba robiłem coś więcej, jeżeli chodzi o to. Tą część w poprzedniej serii. No ale teraz to ja po prostu... no po prostu pędziłem, żeby dograć do tego, co byłem już wcześniej. Dobra, wygląda na to, że Amerykanie i Brytyjczycy w ogóle nie są w stanie tutaj upilnować tego regionu. No dobrze, że udało nam się dostać ich do naszego sojuszu, bo nie musimy się teraz zajmować tym. No i widzę, że no ciężarówkami na Rzym. Okej, Liberia, wow, Liberia skapitulowała, ja w ogóle zapomniałem, że ją mamy. Okej, zdesantowali się, na szczęście to jest kraj sojuszniczy, który w głównej mierze nie będzie desantowany aż tak dużej ilości. No, nasi wrogowie mają trochę tych przyczółków, jeżeli chodzi o złe miejsca w Europie, ale muszę sobie zobaczyć, co musimy więcej poprodukować sobie. W głównej mierze chodzi o to, że akurat coś takiego jest nam. Coś takiego akurat mamy małą produkcję, więc w głównej mierze to jest spowodowane tymi brakami, ale reszta jest dobrej jakości. Tutaj powoli już się nasze samoloty ulepszają na lepszy poziom, który byśmy chcieli. Oraz w sumie możemy ulepszyć tą rzecz. To jest zmechanizowany zazwyczaj. Zapominam, że to jest jedyna rzecz, którą można ulepszać już. Tak, to jest ostatnia rzecz, którą można ulepszać w starym menu ulepszenia. Kiedyś były czołgi, kiedyś były samoloty, teraz już nie ma na DLC, bo to nadal jest na podstawce, ale wiecie, na podstawkach, no. Po pewnym czasie się zapomina, że coś takiego istnieje. Okej. Artyleria przeciwlotnicza tutaj nie mamy. No i resztę już chyba nie ma ulepszania. Tutaj statki sobie ulepszy. Znaczy się ulepszy. Musimy sobie więcej portów do naprawy dać. Ponieważ widzę, że tutaj coś nas tak wzięło. 22 tych. No to nie powiem. Większość tych padło nam. To możemy sobie porozdzielać. Więc żeby nie było takiego problemu. No niestety nasza flota nie jest zbyt duża. To jest główny powód, dlaczego tak źle jest. Ale musimy utrzymać po prostu na razie samoloty, żeby były, ponieważ musimy sobie jakoś z tym zrobić. I nasze armie zakończyły tutaj atak, bo się skapitulowały. No, Sycylia nie będzie najlepszym regionem, ale na szczęście mamy z drugiej strony Jugosławię do zaatakowania, więc to jest dla mnie spoko. Okej, jesteśmy już. Okej, już się tutaj. Wschodnie Niemcy i Benelux. No to mówię, to będzie akurat. To weźmy. I wy już jesteście na rozkazie. Te akurat regiony są chronione przez naszych sojuszników, więc nie powinniśmy się aż tak bardzo martwić tym. Oraz się zdesantowali w tym regionie. Okej, weźmy. Pomóżcie im, dlatego że sobie nie poradzą. Okej, Mandżuria, oczywiście. Jak to wygląda z tym? Odbijanie Sycylii, no to może trochę potrwać. A my tutaj mamy duże braki w badaniach. Uwielbiam ten moment, kiedy trzeba po prostu szukać badań. A możemy zacząć robić... To też... No w sumie w głównej mierze tutaj prawie... Może też radary sobie wybudujemy po prostu we Francji, bo jak na razie to antiery budują, żeby mi tutaj nie bombardowali. Ale możemy wybudować na przykład tutaj 4. No... Tutaj... To jest ich radar, bo ja jakiś inny wybudowałem. O, tutaj wybudowałem taki duży. Nawet fajnie jest, że radary aż są na takiej dużej powierzchni, bo nie trzeba ich aż tak dużo budować. Czy gdzieś mamy samoloty? Tak, w miarę tutaj jest ich sporo. Więc się... Niech się nam nieco przeciwlotniczych też powstanie, ale zanim one wybudują się, to może trochę minąć czasu. My mamy problem, żeby się w ogóle przebić przez to. Więc może tak się rozwincie, zmniejszy tutaj trochę rozkaz i powinno być lepiej. No i wypychamy ich do cieśniny, tylko wiecie, no cieśnina to nie jest najfajniejsze miejsce do walki. No oraz z drugiej strony Jugosławii się już lepiej idzie. Tutaj jakoś tak się zaczęli bronić bardzo mocno. Chyba za chwilę zrobimy po prostu wielki rozkaz. Bo nawet już wielki rozkaz marszałka. No i akurat to jest ten sam marszałek, który był na początku, więc uniwersalny marszałek. I tutaj mamy dużo dywizji, które możemy rozdzielić na różne sposoby. Po pierwsze bym chciał wziąć czołgi i pozamieniać ich w różnych właśnie takich dywizjach, znaczy armiach, ponieważ w głównej mierze chodzi o to, że żebyśmy po prostu mieli jakąś siłę pancerną. No zazwyczaj to nam właśnie nam pcha front, tylko że też musimy mieć jakiś do wypełnienia. Okej, i teraz ale gratnie. Bo to jest ten czas, kiedy są ogromne wojny światowe. Okej, jak to wygląda? Pchamy ich do przodu, po czym pchamy ich znowu do przodu. No mamy tutaj słabe połączenie, chyba musimy wybudować tutaj po prostu punkt zaopatrzenia. Taki chamski punkt zaopatrzenia budujemy. Okej. Tutaj niech do przodu pójdzie. Mamy... Nie ma aż tak dużo fabryk, szczerze powiem. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć nieco więcej, wtedy bylibyśmy lepiej przygotowani. Ale już tak jakoś wyszło. Dlatego wyłączmy to. Jugosławia pada. Mamy tutaj strasznie dużo dywizji. A i to naprawdę tutaj się postarało, żeby wysłać mnóstwo takich... No chyba po prostu dywizji, żeby wstały i wkurzały. No, przybliżanie i oddalania, to nie wiem, czy to po prostu coś włączyłem, ale... Nie, po prostu jest tak już bardzo gratnie, bo tyle się dzieje rzeczy na świecie. Okej, co tutaj jest? Dywizje sojusznicze, to ja je zazwyczaj usuwam. Włączmy tutaj, Grecję możemy też włączyć. Okej, podstawowy płatowiec. No, jesteśmy trochę do tyłu z badaniami w niektórych miejscach. Jak to wygląda? Tutaj się desantują, ale na szczęście Włosi są w stanie nieco się tym zająć. Okej, mamy podwójnego agenta. No podwójny agent to nawet dobra, trade. do tego. Okej, wyślijmy agentów tutaj, żeby cokolwiek zrobili, ale straciliśmy agenta jednego. Niemiło. Okej, Jugosławia kapituluje. Czy coś możemy zrobić? Nie, bo skapitulowała tak, że nic się nie zmieniało, oprócz tego, że część dywizji wroga już na pewno nie powróci. Wydaje mi się, że te drugie Włochy są tylko teraz w Albanii. I nie ma ich indziej na świecie. Okej, przybijmy się, to może trochę nam lepiej pójdzie. Wypełnijmy ten front. Tutaj dużo dywizji, w głównej mierze greckich, tak, w głównej mierze greckich i włoskich okrążyliśmy, więc to jest akurat duży plus. Zajmijmy się teraz tylko tutaj tą częścią, czyli oznacza to, że we Włoszech, w Grecji raczej nie będzie dużo dywizji, tylko lepiej już przejść jak najszybciej, bo tutaj mają trochę zabudowań. Okej. No, nasz manpower nie jest zbyt... Nie mamy już zbyt dużo. No, trochę żałuję, że straciliśmy Ukrainę. No, ale bywa. Może w następnej aktualizacji zorientuje się ten modder, że to jednak gdzie indziej leży Don Kubań. Ale na razie musimy żyć z przeświadczeniem, że Kubań jest w tym miejscu. Ile tam jest? Już prawie 30 minut się zbliża. Nie wezmę tego, bo ma dużo tradeków. Więc myślę, że na tym skończymy. To jest tak naprawdę w tym odcinku musieliśmy się pozbyć wszystkiego, co jest w Europie. W następnym odcinku się pozbędziemy jeszcze bardziej. A jeżeli chodzi o kanał, no to kanale mamy problemy. Ale myślę, że wezmę sobie po prostu resztę samolotów, które posiadamy i po prostu wyślemy wszystko, co mamy na kanał. Ponieważ no, nic innego nie mamy już do roboty, żebyśmy mogli osiągnąć. Okej. W takim razie żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!